Żaden rząd nie może utrzymać się długo przy władzy, jeżeli będzie się opierał tylko na bagnetach i czołgach. Dziś nie bez przyczyn tłum na ulicy krzyczy. W tym kraju robotniczym niczym są robotnicy, a władza wdraża przymusem ustrój, który głównie zdraża i sprzyja ubóstwu. Było ich 100, 200, 1000, 100 tysięcy i między nimi niewidzialne więzy. Stali na placu Stalina, zdani na siebie i spontaniczny wydarzeń przebieg. Jeszcze wczoraj strach trzymał ich w ryzach, strach kusił nadzieję, strach nadzieję zagryzał. Dziś byli społeczeństwem, żyli w jednym rzędzie. Nikt nie chciał w swoim kraju czuć się jak więzień i nikt się nie wycofał mimo ofiar. Mimo że cena tego była wysoka, ale zbudowano pomnik, który nie zginie. Potomni pytają, kto był temu winien. To ta elita marna, to ta totalitarna władza, której jedyną siłą jest armia. Wszędzie na całym świecie jest przeszkodą, by mogło rosnąć społeczeństwo i wolne słowo. Bo demokracja może być zasadą, ale demokracja też może być fasadą. Dziś możemy swobodnie nieść treść. Oddajmy cześć, Poznań 5-6. Krew przelana w Poznaniu obciąża wroga. Obciąża wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajść. Coś pęka wtedy, gdy rośnie ucisk i wybucha, kiedy to dotyczy ludzi. Są granice, które mają własny alarm. Tych sygnałów nie zagłuszy żaden hałas. Nie ma planów, które mogą być receptą. Statystyka nie dotyka tego, co jest wewnątrz. Tam nie dociera sonda aparatu władzy, co jak dzika horda bije tak, by zabić. Czasem rośnie napięcie, zaczyna iskrzyć. To zupełnie inny świat niż ten opisany w Biblii. Szukanie wroga przez największego kata. Gdy dyplomacja pada, zostaje tylko atak. Ten chory system nie zdał egzaminu. Trzeba poczuć wolność, choć na kilka minut. To dławione życie, które nie rozkwita. Słychać tylko serca bicie tych, których to dotyka. Tysiące osób zebranych solidarnie. Prośby kontra rząd, co wystawia armię. Chodźmy, mamy prawo mieć swoje zdanie. Wielu z tych, co poszło, nigdy nie powstanie. Czarny czwartek, czerwiec, miasto Poznań. W 56 pisała się historia. Teraz jesteśmy wolni, mamy wolny wybór. Wybierajmy godnie, nie przynosząc wstydu. Powtarzamy bowiem raz jeszcze. Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.